Siemanko, witam bardzo gorąco z Płocka, miasta, w którym spędziłem 9 fantastycznych lat. Dzisiaj promujemy Cloud MMA, który się odbędzie 28 października na tej otóż hali Orlen Arena, a dzisiaj jesteśmy na Wisła Płock GKS Dychy. Jazda! Najatrakcyjniejsza osoba w federacji, a obok Lexi. Także wiesz, wezmę sobie jedną na pamiątkę. O. Gdzie moja żona, to i dam na pamiątkę mojej żony. Trzymaj, Ania, wyśmiałe pamiątkę. Ale masz bicepsik, ja piję. Dzięki wielkie. Walka wieczoru czy nie? Nie. Musisz status zagadać, żeby to była walka wieczoru. Dobra, siema. Jak tam będziesz na gali? Tak, będzie. Tak? No to dobrze. Nie boisz się takiego wielkiego byka? Nie, no nie. Ja już tyle walk zrobiłem. Właśnie tak wyglądają przygotowania do Marcina Najmana. Trzeba przymasować. Także widzicie, no, plan taktyczny jest cały czas realizowany, nawet na wyjeździe. Lexi zgarnia cały fejm. Jeszcze raz, zabronione słowo. Lexi zgarnia cały cloud. Leczko! Słuchasz klubu? Oho. Witam, dzień dobry, witam prezesa, tak. Co nas jak tam? No przyjechałem tutaj podpromować trochę, ale też mnie zobaczyć, nie ukrywam. Sam jest znajomy. Zwycięstwa jako trener, tak? Kurde, nie wiem, się po co mi jest to potrzebne, nie jeszcze to, ale... Sam idejemy w tym przyjść, Soci, doktor, tutaj pani młoda Lila, ten masakra, nie? Kurde, przyjechałem cię kupić, ale nie na sprzedaż jesteś. Co ty? Miłego dnia cię życzę. Halo! Bo ja szukam lewego obrońcy. Ile masz kontraktu? Siema! Cześć, witaj! Sebastian, gratulacje stary. Wszystkiego najlepszego. Formę trzymaj, żebyś karierę dobrą zrobił. Gratulujemy, wszystkiego dobrego. Formę trzymaj, karierę żeby było. Dobra, wszystkiego dobrego. Oby to nie pierwszy i ostatni raz, nie? Petrochemia! Bardzo serdecznie witam. 9 lat spędzonych w Płocku to był piękny czas. Puchar Polski, wspomnienia z Irkiem Jeleniem, Gevorianem, Larry Gromuzga, Grosi, wyjazdy zagraniczne, ale też był ciężki moment, żeby wsparliśmy do drugiej ligi. Podobnie macie teraz, ale wierzę, że awansujecie. Natomiast przyjeżdżam, żeby bardzo gorąco zaprosić was na Cloud MMA pierwszy raz w Płocku. Freak Fighty! Do zobaczenia 28 października, Orlen Arena Płock, Denis Załęcki, Daniel Omelianczuk, walka wieczoru. Do zobaczenia! Spędziłem tutaj 9 lat, od juniora do seniora, debiutowałem w Ekstraklasie. Moja pierwsza bramka w Ekstraklasie przeciwko Wizerowi odbyła się na tą bramkę. Dobrze ją pamiętam. Dzisiaj wracam po kilkunastu latach do miasta, które bardzo szanuję i sobie cenię. Tuż obok Orlen Arena, Cloud MMA, 28.10. Zapraszamy, bądźcie z nami. Dzień dobry. Witam. Cześć, panie Piotr, witam. Czemu ty nie przebrałeś się? Ja mam zdrowia już.
kolano tak, boli. Tak, no na pewno. Nie mam zdrowia, na polu, no a co z tego, zdrowia. Trzeba pograć. Nic mi cię nie mam zdrowia. Mówi, mówi, ale działamy tu, robimy to, wiesz, Klaud. Tak. Dyrektor czasami coś mi mówi, że to będzie się działo. Dzień dobry, witam, witam. Dorej, chodź, będzie sesja. Chodźcie tutaj, możecie się macie. Cześć, mamo, witaj. Cześć. Silniejszy piłkarz polskiej reprezentacji. Po lewym. Tak go nakręcam, mój to jest ten. Ten to jest skarbnika. Niedawno odszedł od nas Ryszard Kierwiński, legendarny zawodnik Wisły Płock, piłkę ręczną. Jego pamięć uczcimy minutą ciszy. Dziękuję bardzo. Jesteśmy dzisiaj w Płocku na meczu Wisły Płock. Ja przyjechałam pooglądać, bo ja za parę tygodni sama gram mecz, więc ja chcę wchłonąć tej piłki nożnej jak najwięcej. Nie wiem, czy da się podszkolić tak po prostu patrząc, ale chcę jak najwięcej piłki nożnej teraz przez te 3 tygodnie zobaczyć. Też za parę tygodni mamy tutaj Klauta, więc też przyjechałam zobaczyć ogólnie Płock. Za mną gwiazda Klaut MMA, pan Lizak. Jak się czujesz przed walką? Bardzo dobrze. Tak? Myślisz, że wygrasz? Nie, jestem pewny, że wygram. Okej, okay, wiem, że a ty jak myślisz, bo twoja opinia mnie zastanawia. Szczerze uważam, że on się po prostu, on wleci w ciebie, po prostu wleci. Po prostu jakieś cepy, cokolwiek, albo pod siatkę, wiesz, po prostu wleci. On jest tak duży, że jak on w ciebie wleci, to żaden cios, mam wrażenie, że go nie zatrzyma. Ale jestem strasznie ciekawa tej walki. W sensie wiem, że pewnie masz dobry game plan, nie? Masz dobrego trenera i też ty, no, dobry ty chcesz iść w ten zawodowy, czy nie? Nie wiem, na razie mi dobrze w klaucie, także jest. Okej. Nie, no jestem bardzo ciekawa. A masz stresa? Ja widziałam w ogóle, jak ty się bardzo stresowałeś przed tym, przed na mediatreningu. Na mediatreningu się stresowałem, no. No, było ciebie tak żal, ja słyszę, o, serio. Ja, ale też mam coś takiego. Żółtą kartką, ale którą widziałem, jak się tam chciałem, jak trzymała luzna, potknęła się o wystający kabel i się przewróciła. Mój brat też to widział, no. I cały stres ze mnie zszedł. Wiem, że to nieładnie, ale było to zabawne trochę. No, ale rzeczywiście, na mediatreningu się bardziej stresowałem, a na walce w ogóle. Tak? No, taki zadowolony. W ogóle, jak słyszałem, jak ci ludzie krzyczą, jaka uprawa jest piękna i w ogóle, no to tak się wyrozumiałem. Nie ma! Nie! Ej, bardzo fajnie z twojej strony, że przyjąłeś taką walkę, bo ja myślałam, że ty będziesz bardzo, wiesz, żeby rekord mieć dobry, żeby, wiesz, żeby no, ale ja wiesz, staczać. Że wygram tą walkę. No wiem, ale tutaj, moim zdaniem, jakbyś przegrał tą walkę, to nie tracisz nic, no, bo to jest tak mocny freak fight, że... Trener powiedział mi to samo i też, no to jest walka z Najmanem, we freakach to jest jak walka o pas w UFC. No wiesz, co chodzi, każdy chce z Najmanem walczyć, a ja wszedłem bez kolejki, no taka szansa drugi raz mogłam się nie powtórzyć. Pokaż, jak czytasz. Klaut MMA gra z Wisłą Płock. No ładnie, no ładnie, ale bez tego by było jeszcze pięknie. Nie, nie, to powinno być na środku. No może nie. Nie, to powinno być... Powinno być usunięte w ogóle. To powinno być tam. Wyblurowane. No tylko tak wycięte i tu... Albo taki X przekreślony. No, tak. Ej, macie te markery? No, nie ma już markerów. No proszę za ciebie. No, jakaś coś tam zaczyna? No pewnie. O, dobrze to nagrałeś. Dominik ma chody u właścicieli. Kurde. Mam przejść. Wiecie za kim, no sorry Lizak, no nie wiem czemu, ale... A mogę nagrać, co mogę zrobić? Daj siły, nie pokonacie. To już jest rozstrzygnięte. Komu teraz będziesz kibicował, bo ostatnio byłeś przeciwko? Temu panowi. Oczywiście, że Lizakowi. No, Żuwik. Pierwsza runda, 5 sekund, tak? I Najman leży. No. Ale jaka fryzurka, patrz jakie docięcie. No, no ładnie. To zrób taką brew na walkę. No zrób. Dajmy. Stay. A, brew. No, zrób. To będziesz Team Lizak. Mogę. Jak, wszedł rośniesz, nie bój. Mogę. No, tak.
świetny mecz Wisły Płock, gratulacje, zdobycie 3 punktów. Super było wrócić po dłuższej przerwie na ten piękny nowy stadion. Ja się wybieram teraz na piłkę ręczną. Zobaczymy, jak oni sobie radzą i do zobaczenia za parę tygodni. Przenieśliśmy się na mecz piłki ręcznej. Lexi bardzo nalegała na to, gdyż jest fanką piłki ręcznej. I dlatego nam wymieni dzisiejszy skład cały. Ale po nazwisku? No. Po nazwisku? Czołowski, on jest na bramce. Serio? No. Stalowy, on się chyba nazywa? Stalowy? Stalowy szok. Stalowy, nie, no nie śmiej się do tego nazwiska, chłopie, weź przeczytaj. Kuczak, Kawiak, Jędrik chyba, Jędrik, nie wiem, resztę nie pamiętam, ale coś tak, tam. Ale i tak, szacunek, no, fajnie, że wiedziałaś. Dziękuję, no. A nie wymyślałaś? Nie. No to mnie zagięłaś. No, no widzisz. Aha. A skąd wiedziałaś? No bo ja oglądam ręczną. Serio? No. Ja, u nas w Kościerzynie się gra. Ręczną? No. Siłownia mocno średnia, gdyż widzę tylko jedną kobietę. Zrób odgłos tak, żeby też... A nie, dwie. Ja? Nie no, głupio mi. Przyknij, Najman. Najman, where are you? A weź dalej, Najman. Najman! Boi się. Najman! Nie ma Marcina. Marcin jeszcze śpi, nocą się wybudzi, za 4 godzinki idzie biegać. Dobra, no to nie przeszkadzamy. Siema! Nie udawaj, że ktoś się poznał. Poznał! Teraz znajdujemy się w tajnej siedzibie, robimy podchody z ekipą Klauta. To jest pierwsze logo. To ja akurat Boxdel projektował. Już mi się podoba! Dzień dobry. Wow, Lizak! I teraz będziesz rzucać piłką. Chwaliła się już, że gra w piłkę ręczną, także zobaczymy, czy są tam jakiekolwiek umiejętności. Ale się klei! Lexia, czemu one są oklejone? Żeby była lepsza przyczepność do ręki, jak się nią biegnie. Okej. Fajnie. Ja totalnie zmyśliłam i kłamałam z tym piłką ręczną. Ja nie mam pojęcia, na czym polega piłka ręczna, że ani kto tam gra. A teraz ja myślałam, że Lizak od razu się szczaje, że ja zmyślam, a on to łyknął i teraz mi jest głupio to odkręcić. Graj dalej, że jesteś znawcą, bo widziałem, że on to łyknął. Ja od razu widziałem, że... No tak, ja to było takie ewidentne, przecież co, kurde, ja jakieś nazwiska z dupy wymyślam, a on... I wiesz, zyskałam teraz jego szacunek i teraz głupio mi jest, wstyd to wycofać. Bo ja widzę w jego oczach, że on już inaczej patrzy, ja już zyskałam mu jego szacunek, a teraz... Powinna być walka wieczorna, nie? No. Może kiedyś? A nie jakiś Załęcki. Na pewno kiedyś. Co 10 sekund go znalazł. Bo tu słabi są, tak? 11. Marcin Zroczy! Hero Wazeka! Okej. Numerem 26. Przemysław Krajewski! Marcin! Lexi pozwoliła, że Milsa Stercic! Numer 32. Mirko Ajowicz! No
Dobra, ja nie wchodzę, w ogóle po co mam tam wchodzić? Zobacz, oni się już agresywni robią. My tam wejdziemy, oni już, wiesz, będą na farze. Ej, Sławek też nie wie, co my robimy. Cześć. Jak drużyny flotowe ustawiają się do rozpoczęcia dzisiejszego spotkania na boisku. Pierwsze podanie zostanie wykonane przez reprezentantów Klaru TMA, Lexi Czarnie oraz Sławka Peszkę. W ramach akcji pracuje przed galą, która odbędzie się w ogóle na arenie 28 października. Po prostu rzucę? No. A tam są starsi ludzie. Rozpoczynamy dzisiejsze spotkanie. Bo powiedziałem twoim fanom, którzy tutaj wycierają podłogę, te dziewczynki, że znasz się na ręcznej i że robisz ręczną. Ja myślałam, że ty od razu, wiesz, powinien, no zmyślasz i na tym się skończy, a ale ty wiesz. Że jesteś niebezpieczną kobietą, bo kłamiesz bez mrugnięcia okiem. Nie, no ja... Nawet nie mrugnęła przy tych kłamstwach. Nie, to nieprawda, cofnijcie, tam widać moje miny, że... Bo tylko ty nie strzelisz, bo ty kurde... Bo jest naiwny bardzo, wszystko tu wiedzą. Nie jesteś naiwny, kurde, ty jesteś z EBE, ty kurde tam wszystkich przecież też na tych wywiadach robisz. No tak, ale no. Jak jesteś poza nagrywkami na EBE, tylko jakby prywatnie gadamy, to myślałem, że mnie nie oszukujesz, a nie normalnie lecisz. Nie, no dobra. Sorry. Dobra wkrętka, szanuję. Sorry. Wkręciłaś mnie ostro. Dziękuję, mam klejącą rękę od tej piłki. Adrian, Zasiek, Lidia, Ala, Bartek, lecimy. Dawaj, Adrian! Dawaj! Prawie! Blisko! Dobrze, że wziąłeś udział. Było blisko! O! Ani nie żył. Trafiła w poprzeczkę. Proszę! Dobra, gratulacje wszystkim. Tak, ja bronię. Czekaj, Sławek. No. No, ale na ścianę. No. Wiesz, jak jest ten,
kuchenne rewolucje, że ona mówi i ona, słuchajcie, dzisiaj... Dobra, ej, gadajcie coś, dobra? 3, 4. A więc zakończył się nasz dzisiejszy dzień w Płocku. Wraz z Lizakiem i Sławomirem Peszko zawijamy z powrotem do Warszawy, ale już niedługo, już za chwilę tutaj wracamy na drugą galę Cloud MMA. Let's go! Sama to pociągnęłam. No byście mieli... Dobra. Teraz możemy zostać łapkę w górę, subskrypcję, bla bla bla. A, już koniec, dobra. Fortuna sprzyja tym, którzy grają.